Witajcie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Bardzo często chwalicie mój ogródek. Piszecie: przepiękny ogród, ładnie wygląda, nie ma chwastów. A więc, żeby dzisiaj nie było tak różowo, chciałam Wam pokazać jedno miejsce, które totalnie zaniedbałam przez całe wakacje. Jest to, powiedzmy, taka podwyższona grządka, ogródek, który mam na dachu, szopki z rowerami. Pokazywałam Wam ją wiosną. I tam są zasadzone sukulenty, trawa oraz inne rośliny, które kwitną wiosną. Więcej szczegółów możecie znaleźć na innych moich filmikach na kanale. Jest to bardzo fajne miejsce. Widzę je ze swojego okna kuchennego. Zaraz Wam tutaj pokażę. O, tutaj mam okno. I po prawej stronie możecie zobaczyć tę grządkę. I ja ją dokładnie tam mam zlew i jak sobie coś myję, robię w kuchni, to widzę tę grządkę. I jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ nie widzę takiego brudnego, czarnego dachu, tylko właśnie roślinki, które sobie tam rosną. Szczególnie wiosną to miejsce cieszy moje oczy, ponieważ dodatkowo również przez to okno widzę rododendrony, które tutaj rosną, kwitną. Całą tą donicę widzę ze swojego kuchennego okna. Ci, co śledzą mój kanał, zapewne wiedzą, że przez całe wakacje albo przez większość czasu nie było mnie w domu, dlatego to miejsce zostało totalnie zaniedbane przeze mnie i to jest jedyny minus takiej podwyższonej grządki. Inne miejsca w moim ogrodzie były przeze mnie pielęgnowane w tak zwanym międzyczasie, czyli jak się pojawiłam w domu, to przy okazji wyrwałam jakiegoś chwasta i jakoś sobie ten ogródek tam był. Natomiast to miejsce jest szczególne pod tym względem, że muszę tu po prostu wejść na drabinie, przed chwilą ją widzieliście, i powyrywać wszystkie chwasty. Nie mogę tego zrobić przy okazji, przechodząc przy grządce, ponieważ właśnie systematyczne pielęgnowanie grządek powoduje to, że później potrzebujecie mniej czasu, aby o nie zadbać. Przez to, że przez 2 miesiące nie wchodziłam na to miejsce, nie chciało mi się przynieść drabiny, stołka, a to padał deszcz, było za mokro. W związku z tym zobaczcie, co tutaj się stało. Dobra, słuchajcie, wdrapałam się, jest jakaś jedna wielka masakra. Uświadamia mnie to tylko w przekonaniu, że należy dbać o nasze grządki systematycznie, ponieważ potem, jak urosną chwasty, to nie wiadomo, od czego się zabrać. Ja się też boję, że wyrywając te chwasty wyciągnę prawie całą zimę stąd. Będę musiała bardzo uważać. I to jest właśnie minus takiego miejsca. Ładnie wygląda, ale trzeba specjalnie tutaj wchodzić, żeby powyrywać wszystkie chwasty. Jak były malutkie, no to weszłam rach, ciach, ciach i po chwastach. A teraz jest po prostu masakra, tragedia. Także nie myślcie sobie, że wszędzie wszystko w moim ogrodzie jest tak zawsze zadbane, jak na moich filmikach. Dobra, słuchajcie, biorę się za to chwastowisko, a Wy proszę bardzo, nie bierzcie ze mnie przykładu, jeżeli chodzi akurat o to miejsce, tylko jeżeli widzicie malutkie chwasty na swoich grządkach, to od razu je wyrywajcie, ponieważ potem jest jedna wielka tragedia. Już pomijam fakt, że większość z tych chwastów ma nasiona i pewnie się porozsiewały, dlatego w przyszłym roku będę tutaj miała jeszcze więcej pracy niż w tym roku. Zapraszam Was na kolejne swoje filmiki. Do następnego odcinka. Pa! Słuchajcie, udało się. Postanowiłam jeszcze na końcu pokazać Wam, jak wygląda moja grządka bez chwastów. Pełno sukulentów. Niektóre kwiatki jeszcze powtórnie zakwitły. W jednej części grządki mam bardzo dużo sukulentów. Tam z tyłu niestety zaczął rosnąć mech, więc myślę sobie, że będę musiała część z tych kwiatów tutaj z przodu poucinać i wsadzę je z tyłu, żeby cała grządka zarosła. Może w przyszłym roku uda mi się uniknąć chwastów. Może nie całkowicie, ale chociaż po części.
Jeżeli macie możliwość zrobienia takiego rozwiązania w Waszych ogrodach, to serdecznie Wam je polecam.